Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Warszawskiej Akademii Dostępności. W tej chwili powitał się z nami Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, także Polska Wschodnia też jest reprezentowana. Witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejne webinarium w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa, organizowanej przez Fundację Kultury Bez Barier. Ja nazywam się Monika Szczygielska, jestem z zespołu Dostępni EU. Jestem jedną ze współautorek obok Ani Żurawskiej i Kamili Szkołdy checklist, o których będziemy dzisiaj mówili. Bardzo serdecznie Państwa witam. Tematem dzisiejszego spotkania będzie dostępne wydarzenie z transmisją online. Nie poprowadzę tego spotkania samodzielnie. Będzie mi towarzyszyła Anna Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Anna jest koordynatorką dostępności na Uniwersytecie Śląskim, koordynuje wydarzenia dostępne na Uniwersytecie Śląskim, między innymi z ważnych wydarzeń przygotowuje się do koordynacji Europejskiego Miasta Nauki Katowice w 2024 roku oraz pracuje z Śląskim Festiwalem Nauki. Pracuje także jako asystent osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu przedstawi nam bardzo bliską perspektywę środowiska podczas dostępnych wydarzeń. W drugiej części podzieli się praktycznymi doświadczeniami, a w trzeciej części ja jeszcze omówię różne aspekty techniczne. Będziemy mieli jeszcze jednego gościa w środku naszych prezentacji. Spotkamy się z Pawłem Kasprzakiem, który jest studentem niesłyszącym, który pokaże nam swoją perspektywę na dostępność wydarzeń i dostępność transmisji. Także w tym ciekawym gronie zaproszę Państwa dzisiaj na spotkanie. Za chwilę podzielę się swoją prezentacją. Poproszę o potwierdzenie, że widzicie moją prezentację w trybie pełnoekranowym. Tak, czy prezentacja jest widoczna? Doskonale. Będę się dzieliła różnymi doświadczeniami z perspektywy dostawcy różnych rozwiązań dostępnościowych do transmisji online. Skoncentruję się w swojej prezentacji przede wszystkim na tej części wydarzenia, które dotyczy transmisji online. Różne wydarzenia jesteśmy w stanie transmitować i cały core organizacji tego wydarzenia nie będzie się różnił od innych wydarzeń dostępnych. Stąd też nie będę mówiła na przykład o aspektach dostępności architektonicznej wydarzenia. Skoncentruję się na tym, to co dotyczy komunikacji i dostępności cyfrowej. Tak jak już wspomniałam, a w dużej części naszej prezentacji będziemy mówili o wydarzeniach akademickich. Anna opowie o tym, jak dobrze realizuje się wydarzenia na Uniwersytecie Śląskim. Tu mogę się podzielić z Państwem doświadczeniem co najmniej blisko 10 wspólnych realizacji, które realizowaliśmy z Uniwersytetem Śląskim, zarówno do transmisji online, jak i do Zooma z napisami w języku polskim, z napisami w języku angielskim. Tym transmisjom oczywiście towarzyszyło tłumaczenie na język migowy i bardzo często napisy na wydarzeniu. Ale o tym nie będę mówiła ja, tylko bezpośrednio podzieli się tym koordynatorka dostępności z Uniwersytetu Śląskiego. Ja zaś uzupełnię moją prezentację o pewne bardzo ciekawe międzynarodowe wydarzenie poświęcone zagadnieniom dostępności i w bardzo dostępny sposób organizowane z Uniwersytetu Warszawskiego. Będę mówiła o Międzynarodowej Konferencji Intermedia, którą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej organizowaliśmy w roku 2019.
XIX i podczas którego to wydarzenia odbyły się napisy w dwóch językach, polskim i angielskim, oraz tłumaczenie na polski język migowy. Wydarzenie to oczywiście było dostępne w różnych innych aspektach, ale skoncentrujemy się na transmisji. W tej trzeciej części opowiem o takich technicznych zagadnieniach, jak radzić sobie z opóźnieniem, jak zorganizować stanowisko pracy dla tłumacza języka migowego, ale wspominam o tym po to, abyście wytrwali z nami do godziny 15 i wiedzieli, co nas czeka. Tymczasem zacznę od części bardzo teoretycznej i przedstawię naszą wspólnie wypracowaną checklistę, które to checklisty na zamówienie Urzędu Miasta Warszawy powstały w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności. Można napisać do Fundacji Kultury Bez Barier i otrzymać takie robocze checklisty. Można je nam skomentować, przekazać swoje uwagi, podzielić się doświadczeniami i również zachęcamy, by wykorzystywać te checklisty, bo są one całkiem sprawnym narzędziem do organizacji dostępnych wydarzeń i sprawdzania dostępności dostępnych wydarzeń. Dziś mówimy o dostępności transmisji online. Musimy jednak pamiętać, że w zależności od typu wydarzenia stosujemy właściwą checklistę do wszystkich innych aspektów wydarzenia, takich jak choćby dostępność architektoniczna. Ze względu na czas i na szerokość zagadnień, którymi dzisiaj będziemy mówili, przenosimy się do świata wirtualnego i skoncentrujemy się na tym, co dotyczy dostępności transmisji. Pomijamy wszystkie inne aspekty organizacji wydarzenia. Pamiętajmy jednak o tym, że wydarzenie, które transmitujemy w sieci, bardzo często jest organizowane w formie hybrydowej i stosujemy do niego wszystkie inne zasady organizacji wydarzenia, jak podczas innych wydarzeń. Aby otrzymać checklisty, warto napisać na adres dostępność@kulturabezbarier.org. Wówczas zostaną one Państwu przesłane. OK, idźmy dalej. Przy dostępności wydarzenia z dostępną transmisją przywiązujemy dużą wagę do dostępności informacyjno-komunikacyjnej i już na etapie programu wydarzenia analizujemy różne rzeczy pod kątem dostępności transmisji online. Na przykład analizujemy program wydarzenia, czy jesteśmy w stanie zapewnić dostępność transmisji online i czy program nie wymaga modyfikacji. Czy w naszym programie wydarzenia dzieją się w jednej lokalizacji, czy w kilku salach równolegle? Czy będzie to jedna transmisja, czy kilka transmisji? Czy też proponujemy transmisję z głównej części wydarzenia, a inne części będą się działy już offline? To do naszej decyzji, ale już na etapie planowania wydarzenia należy to uwzględnić. Należy to uwzględnić, ponieważ po pierwsze wiąże się to z ilością sprzętu, który musimy zakontraktować, wycenić i zamówić, a także z ilością usług, które będziemy chcieli zrealizować. Nie ma problemu technologicznego w tym, aby jednocześnie realizować kilka transmisji z kilku pokoi równolegle, ale zapewnienie dostępności do kilku równoległych sesji wiąże się z wyzwaniem. Oczywiście nie jest to niemożliwe, wszystko jest realne. Niemniej jednak będzie się to wiązało z kosztami, dodatkowymi kosztami i zarówno musimy uwzględnić kwestie techniczne związane ze sprzętem, z kamerami, jak i kwestie związane z usługami dostępności. Ile godzin, do ilu sal i jakich usług będziemy potrzebowali. Te dodatkowe koszty musimy uwzględnić.
Pamiętając o tym, że mamy na przykład tłumaczenie na język migowy, musimy uwzględnić dodatkową kamerę, dodatkowe oświetlenie. Jeśli będziemy transmitowali kilka usług jednocześnie, musimy uwzględnić kolejne dodatkowe streamingi. Wymaga to pewnego wsparcia organizacyjnego i zapewnienia dodatkowego zespołu obsługującego nasze wydarzenie. Musimy również zaplanować, czy mamy środki w budżecie na pokrycie kosztów dostępnej transmisji. Nie będę ukrywała, że transmisja z dodatkowymi usługami i dodatkowymi streamingami będzie droższa. Będzie droższa, bo potrzeba więcej kamer, bo potrzeba więcej streamingów. Rzadko zdarza się, że uda się nam połączyć wszystkie streamingi z usługami dostępności w formie zamkniętej w jednej transmisji. Wymagałoby to dostępnego playera i oprogramowania, które pozwalałoby wszystkie te usługi zamknąć. Zazwyczaj któraś z usług będzie usługą otwartą, co oznacza, że ze względu na potrzeby bardzo różnych grup odbiorców preferujemy transmisję z kilkoma usługami. Co jeszcze na tym etapie możemy zrobić? Jeśli wiemy, że mamy bardzo ograniczone środki finansowe i nie będzie nas stać na profesjonalną transmisję, na dodatkowy sprzęt, wówczas możemy zdecydować, czy nie lepiej wykorzystać retransmisję, czyli przygotować wszystko jak do transmisji, ale zadbać o to, aby usługi częściowo przynajmniej dodać post factum i na przykład opublikować transmisję kolejnego dnia czy kilka godzin później. Takie rozwiązanie po pierwsze pozwala nam w sytuacji, kiedy mamy ograniczone środki budżetowe, zadbać o to, by nasza retransmisja była przygotowana ze względu na potrzeby każdej grupy odbiorców i jednocześnie, aby zadbać o dostępność. W tym wypadku nie robimy już napisów na żywo, a realizujemy napisy post factum. Jesteśmy w stanie podmontować pewne elementy, czyli czasami zamaskować nasze braki, czasami skorygować czyjeś błędy czy problemy, na przykład z pojawiającymi się poza naszą kontrolą oknami, gdyby nam do rozmowy dołączyło więcej osób, a nie bylibyśmy w stanie na żywo tego skoordynować. Czyli mamy możliwość działania, jeśli przygotowujemy się do retransmisji. I retransmisję przyznaję, że w niskobudżetowych produkcjach bardzo polecam ze względu na to, że jesteśmy w stanie przy małych środkach zmaksymalizować efekt. Wówczas na żywo możemy realizować wydarzenie z jedną usługą, na którą nas stać, a dodatkowe usługi przygotować post factum, tak aby zmaksymalizować zyski z transmisji i przygotować ją zgodnie z potrzebami każdej grupy odbiorców. Czego nie będziemy w stanie na pewno poprawić? Na pewno nie będziemy w stanie poprawić całej prezentacji i nagrać jej od nowa. Czyli musimy być przygotowani do tego, że pracujemy na żywo, ale mamy ten bufor bezpieczeństwa, który ten czas, w którym jesteśmy w stanie dodać dodatkowe usługi. Jeżeli myślimy o usługach, to w pierwszej kolejności będziemy myśleli o tłumaczeniu na język migowy. Tu poruszamy się przeważnie w standardach dobrych praktyk. Jedynie w transmisjach realizowanych z funduszy unijnych mamy obowiązek zapewniania napisów na żywo i przy głównych wydarzeniach tłumaczenia na język migowy. Niemniej jednak staramy się pokazać wzorcową transmisję z wydarzenia, taką, która pozwala nam dodać wszystkie usługi. Na chwilę zapominamy o tym, że możemy mieć ograniczone środki finansowe i pokazujemy transmisję, do której jesteśmy w stanie dodać wszystkie usługi. Pierwszą z nich będzie tłumaczenie na język migowy.
Przede wszystkim musimy wcześniej zarezerwować tłumacza. Pamiętajmy o tym, że jeśli zrobimy to w ostatniej chwili, możemy mieć problem ze znalezieniem tłumacza. Nadal dostęp do tłumaczy jest ograniczony i jeśli na stałe nie mamy podpisanych umów z tłumaczami języka migowego, musimy naprawdę z wyprzedzeniem o tym pomyśleć. Myślę, że minimum dwutygodniowym, najlepiej bezpiecznie miesięcznym. Bardzo ryzykowne jest próba szukania tłumacza w ostatnim tygodniu albo na 3 dni przed wydarzeniem. Owszem, znam sytuacje bardzo częste, że w ostatniej chwili zgłaszają nam się osoby, które zgłaszają zapotrzebowanie na tłumacza czy na napisy. I co wtedy zrobić? Wówczas najlepiej sprawdzają się stałe umowy o współpracy, gdzie mamy zarezerwowaną pulę godzin i opisany czas reakcji i wówczas faktycznie możemy sobie pozwolić na to, by później w ostatnim tygodniu zgłaszać się do współpracującej z nami organizacji czy firmy, aby tłumacza zarezerwować. Ale przy normalnie planowanym z wyprzedzeniem wydarzeniu, gdzie wiemy, że planujemy je na rok 2023 czy 2024, z dużym wyprzedzeniem szukałabym firmy, z którą będę współpracowała, by być pewną, że będę miała najlepszych możliwych na rynku dostępnych w danym momencie tłumaczy, uwaga, polskiego języka migowego, bo ten stosujemy domyślnie. Jeśli moje wydarzenie trwa dłużej jak godzinę, oczywiście nasi tłumacze pracują w teamie i wówczas rezerwuję co najmniej 2 osoby. Przy bardzo długich wydarzeniach rozważam zaproszenie dodatkowych osób do współpracy. Będę opowiadała również o sytuacjach, co zrobić, jeśli tłumaczę na inny język, ale o tym już w części praktycznej. Standardowo zakładamy, że tłumacz polskiego języka migowego tłumaczy z języka polskiego fonicznego na polski język migowy. Przed wydarzeniem możemy nagrać zaproszenie w polskim języku migowym. Oczywiście do takiego tłumaczenia, jeśli nie jest to film w wersji fonicznej, tylko i wyłącznie nagranie informacji w języku migowym, przygotowujemy również napisy. I tu pytanie, napisy dla niesłyszących czy napisy dla słyszących? Jak myślicie? Czekam na Waszą odpowiedź na czacie. No, ktoś już mi odpowiedział na czacie, już mam pierwszą odpowiedź. Oczywiście napisy dla słyszących, czyli zwykłe napisy w języku polskim przygotowujemy do tłumaczenia na polski język migowy. Jeśli to tłumaczenie może występować samodzielnie, a wiemy dzisiaj, że przy udostępnianiu na Facebooku bardzo często może wywędrować nam gdzieś poza naszą stronę internetową i poza tekst z zaproszeniem. Tłumaczom, przekazujemy wcześniej materiał. Dbamy o to, żeby tłumacz był widoczny. I tu w części praktycznej pokażę 2 możliwości pokazywania tłumacza. Albo realizację tłumacza wyłącznie na potrzeby transmisji online, albo realizację tłumacza zarówno na potrzeby spotkania, jak i transmisji online. W każdym wypadku dbamy o to, by tłumacz był dobrze oświetlony, miał jednolite tło i bardzo nam się dobrze z tego tła wycinał, czyli kontrastował nam z tłem. Z tłem ma kontrastować zarówno twarz tłumacza, jak i ubranie tłumacza, jak i dłonie tłumacza, czyli kolor kontrastowy do skóry i ubrania. Najczęściej do transmisji online nagrywamy tłumacza, tak jak w telewizji, na zielonym tle, aby łatwo nam było z tego green screena tłumacza wyciąć. Oczywiście dbamy o to, by oświetlenie było równomierne, by nic nam się nie odbijało. O odbijaniu mówię wtedy, kiedy tłumacz pracuje w okularach. Szukamy takiego oświetlenia, aby tłumacz nie odbijał nam się, aby nie odbijało nam się światło, które może rozpraszać. Co do ubrania tłumacza, zazwyczaj dbamy o to, by było ono jednolite i adekwatne do rangi wydarzenia. Przeważnie są to jednolite koszulki lub koszule. Jeśli jest to gala i coś bardzo poważnego, uroczystego, tłumacz może spokojnie występować ubrany w garnitur czy marynarkę.
Galę Oskarową tłumaczyła tłumaczka w Sukni Wieczorowej, no ale również było to adekwatne do wydarzenia, które prowadziła. Przy konferencjach, przy spotkaniach, takich, których najwięcej organizujemy w formie transmisji online i w formie tłumaczenia, stonowane ubranie w ciemnym, jednolitym kolorze jest najlepszym rozwiązaniem. Dbamy o to, by tłumacz zawsze miał odsłuch i podgląd tego, co się dzieje podczas wydarzenia. I jeśli tłumaczymy z obcego języka, dostarczamy tłumaczowi tłumaczenie na język polski, pamiętając o tym, że domyślnie tłumaczenie odbywa się między językiem polskim a polskim językiem migowym. Jeśli wiemy, że nasze wydarzenie odbywa się w obcym języku, w kwestii jeszcze ubioru tłumacza padło pytanie dotyczące biżuterii, koloru lakieru do paznokci. Profesjonalni tłumacze ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego uznają, że jedyną biżuterią, jaka może być na dłoniach tłumacza, to obrączka. Tłumacze nie mają biżuterii, nie mają kolorowych paznokci, ze względu na to, że każdy dodatkowy element rozprasza. Są to elementy, które nie są potrzebne. I przyznaję szczerze, również w badaniach, które prowadziliśmy, by przygotować wspólnie z dr Aleksandrą Kalatą-Zawłocką wytyczne na temat realizacji tłumaczeń języka migowego, w naszych badaniach również były to elementy, które uznawane były za rozpraszające. Niemniej jednak jako elementy mniejszej wagi niż sama sylwetka, rozmiar tłumacza i ubiór tłumacza. Jeżeli chodzi o rozmiar tłumacza, minimum 1/8 ekranu. Oczywiście czym większy tłumacz, tym lepiej dla osób, które z niego korzystają. Ta 1/8 to jest taki kompromis między potrzebami wszystkich grup odbiorców. 1/8 ekranu 16:9 pozwala swobodnie odebrać tłumaczenie. Sprawdzamy również, zanim transmisja się ukaże, czy dostawca transmisji na pewno zna wytyczne, czy wie, w jaki sposób i gdzie umieścić tłumacza, czy rozumie, jak powinien wyglądać kadr z tłumaczem, czy również wie, kiedy będzie występował głuchy mówca i co w takiej sytuacji zrobić. W sytuacji, kiedy mamy głuchego mówcę, który będzie używał języka migowego, zdejmujemy z ekranu tłumacza języka migowego, a dodajemy tłumaczenie na język foniczny. To jest zawsze taki element, który może wywołać zamieszanie, więc przygotowujemy się na tę sytuację zawczasu i przygotowujemy ją, wiemy o tym, planujemy ją. Dalej, rozmawiamy z dostawcą transmisji, czy na pewno wie, jak połączyć usługi, czy poradzi sobie ze wszystkimi tymi elementami. Najlepiej wówczas z dostawcą, jeśli jest to jego jedna z pierwszych dostępnościowych realizacji, zrobić próbę, poprosić go o pokazanie wcześniej kadru, bo prawdopodobnie dla nas jako organizatorów dostępnej transmisji nie będzie to pierwsze wydarzenie w ten sposób organizowane. Zazwyczaj to my mamy większy research niż dostawca, który jeszcze na tym etapie może realizować to wydarzenie w taki sposób, w jaki zamówiliśmy po raz pierwszy, albo nie mieć jeszcze wystarczającego doświadczenia. Tu warto zwrócić uwagę, że wyłaniając dostawcę,
Warto pytać o to, czy realizował dostępne wydarzenie, czy realizował wydarzenie z napisami na żywo, z tłumaczem polskiego języka migowego i z audiodeskrypcją, bo takie też czasami się zdarzają. Kolejną usługą właśnie są napisy. Nie jest sztuką dodać napisy post factum, które zawsze są w formie zamkniętej dodawane czy do YouTube'a, czy innego playera. Takie, które znamy z DVD, czy takie, które znamy z telewizji, które włączamy sobie pilotem, czy takie, które znamy z YouTube'a, gdzie w jednym filmie możemy umieścić kilka różnych rodzajów napisów. Niemniej jednak napisy na żywo ciągle są czymś nowym. Czymś nowym, bo bardzo różnią się od tych napisów, które robimy post factum. Są one jedną z form tłumaczenia na żywo, powstają w czasie rzeczywistym bez kodów czasowych. To znaczy są wyświetlane w momencie, kiedy są gotowe. Zazwyczaj ich cechą jest opóźnienie i do tego opóźnienia trzeba się przyzwyczaić i nauczyć się sobie z nim radzić. Oczywiście profesjonalny zespół twórców napisów przygotuje nam napisy z możliwie jak najmniejszym opóźnieniem. Niemniej jednak to opóźnienie jest naturalną cechą napisów i występuje ono zawsze. Powiem w części technicznej, w jaki sposób można opóźniać transmisję, aby poradzić sobie z opóźnieniem. Tak, oczywiście. Dostarczamy wcześniej napisowcom wszystkie materiały. Traktujemy napisowców dokładnie tak samo jak innych tłumaczy, nawet jeśli pracują w języku polskim. Czym lepiej przygotują się do wydarzenia, tym lepsza będzie jakość napisów, które dostarczamy. Dbamy o to, aby do naszej transmisji wszystkie multimedia, które będziemy pokazywali, już wcześniej miały przygotowane napisy lub napisy dla niesłyszących. Jeżeli chodzi o przygotowanie napisów na żywo, dostarczamy materiały tłumaczom, dbamy o widoczność napisów i to dbamy o widoczność napisów zarówno w transmisji online, jak i na wydarzeniu. Z tego samego źródła jesteśmy w stanie puścić napisy do transmisji, jak i wyświetlić je dla uczestników wydarzenia na ekranie. W ten sposób podwajamy korzyść z raz wydanych pieniędzy. Dbamy o to, by napisowcy mieli zapewniony odsłuch i podgląd. Możemy to zrobić za pomocą narzędzi wykorzystywanych do transmisji, do streamingu, czyli na przykład jeśli wykorzystujemy do streamingu VMixa, możemy skorzystać z VMix Call, z takiego narzędzia, z VMix Call. Niemniej jednak możemy to zrobić również znacznie prościej, możemy dźwięk i obraz podać przez połączenie dodatkowe przez Zoom. Szczególnie się to sprawdza, jeśli napisowcy pracują online w różnych lokalizacjach. Sprawdzamy warunki pracy, tak jak sprawdzaliśmy, w jakim miejscu będzie nagrywany tłumacz języka migowego, jak przygotowane jest jego tło, czy ma dobry internet. Tak samo sprawdzamy warunki pracy dla napisowców. Jeśli pracują na żywo, dostarczamy na miejscu wydarzenia, dostarczamy kabinę dla tłumaczy, tak jak do tłumaczeń symultanicznych. A jeśli pracujemy online, dostarczamy obraz i dźwięk tak samo jak dla tłumaczy języka migowego, którzy pracowaliby online. Wtedy kluczowy jest dla nas internet. Internet, który powinien być po kablu i który powinien być bardzo stabilny, by nasze łącze nie spowodowało nam niespodzianki, byśmy nie stracili łączności obrazu i dźwięku. Omawiamy oczywiście z dostawcą sposób wyświetlania i synchronizacji napisów. O tym jeszcze będzie w części technicznej. Upewniamy się, że dostawca wie, w jaki sposób zniwelować opóźnienie, w jaki sposób w kontraście wyświetlić napisy.
Kolejną usługą obok napisów i tłumaczenia na język migowy jest audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja nie będzie miała zastosowania do każdego wydarzenia. Przy takich spotkaniach jak dzisiejsze moje z Państwem, kiedy głównie opieramy się na mowie, na historii, którą Państwu opowiadamy, a slajdy są tylko wsparciem dla lepszego zapamiętywania, dla uporządkowania toku wypowiedzi, wówczas audiodeskrypcja nie jest konieczna. Wówczas to prowadzący opisują zdjęcia i grafiki podczas prezentacji. Upewniamy się, że nasi prowadzący będą potrafili to zrobić, będą potrafili powiedzieć, kto jest organizatorem spotkania, kto jest partnerem, kto jest sponsorem. Dzięki temu unikniemy opisywania logotypów. Jeśli naszej prezentacji będzie towarzyszyło jakieś istotne dla treści zdjęcie, to zdjęcie należy opisać. To samo z wykresami, odczytać kluczowe dane z tych wykresów, tak aby osoba niewidoma, która uczestniczy w naszej prezentacji, wiedziała, co trzeba, co w danym momencie jest kluczowe w prezentacji. Upewniamy się, że prowadzący dostali instrukcję, jak to zrobić. Zazwyczaj naszym klientom ja przygotowuję taką instrukcję, co mogą opisać samodzielnie, co mogą, jakie instrukcje, jakie rady mogą dać prowadzącym, tak aby na pewno nasze wystąpienie było użyteczne z ścieżką lektorską i nie wymagało dodatkowej audiodeskrypcji. Ale sprawdzamy zawsze, czy są elementy wizualne, które potrzebują audiodeskrypcji na żywo. I tak, kiedy przez chwilę przestaniemy myśleć o klasycznej konferencji, spotkaniu prezydenta z mieszkańcami czy webinarze, a pomyślimy na przykład o gali wręczenia nagród czy występie artystycznym, wówczas te obrazy zaczynają mieć znaczenie. I jak pracujemy z audiodeskryptorami? Wszystko, co jesteśmy w stanie przygotować z wyprzedzeniem, bo wiemy, że będą pokazywane jakieś ilustracje, albo wiemy, jak będzie wyglądała dekoracja, czy w jakich strojach będą występować artyści. Wszystko to, co wcześniej wiemy, dostarczamy audiodeskryptorowi, by był w stanie się przygotować i tylko na żywo odczytać opis bądź uzupełnić to, co przygotował, a nie tworzyć opis na żywo. Zawsze audiodeskryptorowi, tak jak każdemu innemu tłumaczowi, dostarczamy z wyprzedzeniem obraz lub i dźwięk, tak aby widział, co ma opisać i aby słyszał, co jest mówione, bowiem audiodeskrypcja pojawia się tylko między wypowiedziami. Nigdy audiodeskrypcja nie zasłania kluczowych wypowiedzi mówców, tego, co mają do powiedzenia prowadzący, czy prelegenci, czy artyści. Audiodeskrypcja uzupełnia nam obraz i główną treść wydarzenia, a nie zastępuje go. Oczywiście zwracamy też uwagę na miejsce pracy. W czasie audiodeskrypcji na żywo audiodeskryptorzy mogą pracować w kabinach dla tłumaczy, tak by miejsce, w którym mówią do mikrofonu, było wyizolowane akustycznie. Jeśli dostarczają opis zdalnie, muszą mieć wytłumione miejsce i oczywiście mikrofon, by było ich dobrze, czysto słychać. Przy promocji zwracamy uwagę na to, aby zadbać o różne kanały dotarcia do osób ze szczególnymi potrzebami.
zawsze w promocji informujemy o tym, że będzie transmisja i z jakimi usługami dostępnościowymi będzie ta transmisja. Jeśli transmisji na żywo nie będzie, tak jak na przykład w przypadku naszego dzisiejszego spotkania, informujemy o retransmisji i o tym, jakie usługi w retransmisji będzie można spotkać. Do wszystkich filmów promocyjnych przygotowujemy napisy. Jeśli wymaga tego film, przygotowujemy audiodeskrypcję lub ścieżkę lektorską prowadzącą. Do grafiki zdjęć przygotowujemy opisy alternatywne. I oczywiście dbamy o to, by nagrać zaproszenie w języku migowym. Przygotowujemy informacje o dostępności wydarzenia. Dbamy o to, by była opracowana i by informowała dokładnie o tym, jakie usługi, kiedy, w jakich miejscach, godzinach będą. Również zwracamy uwagę na dostępność transmisji w tej informacji. Jeśli trzeba kupić bilet albo zarezerwować w jakiś sposób miejsce, również wyjaśniamy, jak to zrobić. Pamiętamy o tym, by kontakt był również w kilku formatach, zarówno żeby był to telefon, SMS, jak i e-mail. Dbamy o ewaluację naszego spotkania, czyli po spotkaniu pytamy o opinię naszych uczestników. Sprawdzamy na etapie przed wydarzeniem, czy ta ewaluacja w ogóle jest zaplanowana i czy będzie zorganizowana w dostępny dla wszystkich sposób. Nie byłoby dostępności transmisji online bez mówienia o dostępnym playerze. Aby zorganizować dostępną transmisję, musimy mieć trzy elementy. Narzędzia do streamingu, które pozwolą nam wypuścić usługi, same usługi i sam player, który pozwoli nam dodać te usługi. Musimy sprawdzić, czy player, którego używamy, umożliwia świadczenie usług dostępnościowych. To znaczy, czy da się do niego dodać audiodeskrypcję, napisy, tłumaczenie symultaniczne i tłumaczenie na język migowy. Na przykład na YouTubie jesteśmy w stanie wypuścić transmisję, ale nie jesteśmy w stanie ukryć audiodeskrypcji czy tłumaczenia symultanicznego. W związku z tym, że YouTube nie obsługuje kilku ścieżek dźwiękowych jednocześnie. Takie rozwiązanie jest testowane i jest to możliwe technologicznie, ale nie zostało udostępnione do otwartego korzystania przez wszystkich. Również, o ile wiemy, mamy możliwości dodawania wielu ścieżek napisowych, ale tylko w napisach post factum. W języku angielskim i przy automatycznych napisach YouTube obsługuje tekstowe napisy na żywo, ale w języku polskim nie ma pełnej integracji i te napisy niestety nie wychodzą w pełni profesjonalnie. Da się to obejść w sposób taki, że wypuszczamy kilka transmisji. O tym, dlaczego kilka, będę jeszcze mówiła w części praktycznej. Musimy zapamiętać, by różne usługi nie przeszkadzały odbiorcom. To znaczy, możemy połączyć na przykład napisy i język migowy w jednej transmisji, ale nie łączymy różnych form tłumaczeń. Czyli na przykład, jeśli wydarzenie odbywa się w języku angielskim i mamy tłumaczenie symultaniczne głosowe na język polski, to do tego samego obrazu nie dodajemy polskich napisów ze względu na to, że te napisy zazwyczaj powstają z innej formy tłumaczenia i napisy nie odpowiadają tłumaczeniu symultanicznemu. W związku z tym jest inne źródło tego tłumaczenia i byłaby to forma utrudnienia, bowiem człowiek miałby dysonans, co innego by słyszał, co innego by czytał. Również nie łączymy audiodeskrypcji z tłumaczeniem symultanicznym, by dodatkowo nie zagłuszać i nie utrudniać osobom słabosłyszącym i osobom niewidomym odbioru treści.
Sprawdzamy, czy nasz player jest dostępny pod względem dostępności. To znaczy, czy osoba niewidoma, której chcemy dostarczyć audiodeskrypcję, będzie w stanie obsłużyć ten player za pomocą klawiatury i za pomocą oprogramowania dźwiękowego. Czy nawigacja umożliwia zatrzymanie, włączenie, przesunięcie filmu, przewinięcie? No i również sprawdzamy, czy można stosować napisy zamknięte. Ta wiedza na początku, tak czy nie, jest dla nas bardzo ważna, bo wtedy musimy zastosować alternatywy. Te alternatywy są. Dla odbiorcy nie ma wielkiego znaczenia, którą formułę wykorzystamy. To dla nas jako dostawców, dla nas jako organizatorów ma znaczenie, czy będziemy musieli wypuścić jedną transmisję i wiele usług do nich, czy każdą transmisję z inną usługą i dla odbiorcy damy możliwość wyboru, czy po linkach, czy po przyciskach. Efekt dla odbiorcy jest bardzo podobny. Dla nas ma znaczenie, czy na zapleczu jest jedna transmisja i wiele usług, czy wiele transmisji z połączonymi usługami. Sprawdzamy to na początku, testujemy i realizujemy wspólnie z realizatorem. Sprawdzamy również, czy nasza strona internetowa jest dostępna, bo jeśli będziemy mieli dostępny player i umieścimy go na niedostępnej stronie internetowej, to osoba niewidoma może również nie dotrzeć do naszego streamingu z audiodeskrypcją i cała nasza praca organizacyjna niestety zostanie zmarnowana. Tu pomocny jest dla nas standard WCAG, no i oczywiście jeśli wykorzystamy nagrania, to do nagrań dodajemy już zamknięte napisy dla niesłyszących, takie, które będzie można włączyć i wyłączyć, by dodatkowo nie narażać tych, którzy nie potrzebują napisów na dodatkowe bodźce. Dbamy również o to, by wszystkie prezentacje, jeśli je umieszczamy, były dostępne, by zostały opublikowane jako dostępne dokumenty z dostępem do warstwy tekstowej prezentacji. Jeśli używamy infografik, to opracowujemy teksty alternatywne lub w ogóle opisy, czyli alternatywy tekstowe. Dla niedostępnych treści przygotowujemy dostęp alternatywny. Dbamy o to, by każdy, kto potrzebuje dostępu do naszej informacji, mógł ją mieć na równych prawach, czasami w innej formie. W tej chwili zaproszę do nas Annę Nawrot, koordynatorkę dostępności z Uniwersytetu Śląskiego. Wyłączyłam już moją prezentację. Dostępność wydarzeń z transmisją online. Ja będę tutaj prezentowała nasze doświadczenia praktyczne. Wyświetliłam prezentację. Na lewym górnym rogu jest napis Uniwersytet Śląski w Katowicach. Lewy dolny róg to adres naszej strony internetowej www.us.edu.pl. To, co zrobiłam, to była właśnie audiodeskrypcja. Opis alternatywny umieściłam na początku. Zaczęłam w ogóle od tego, że w pewnym momencie tak naprawdę miałam problem techniczny z tą prezentacją. Nie potrafiłam wejść do technicznych miejsc w prezentacji, w której się prawidłowo włącza opis alternatywny, umieszcza. I pomyślałam, że podzielę się tym doświadczeniem, bo każdy z nas miewa problemy techniczne. Tak jak ja teraz z udostępnieniem prezentacji. Ale inteligencja sprawa, że przez problemy techniczne potrafimy obejść i najważniejszy jest skutek. Najważniejsze jest to, żeby osoby niewidome, które może są wśród odbiorców teraz tego spotkania na żywo albo będą chciały obejrzeć ten film na YouTubie, miały dostęp do wszystkiego, do czego mają dostęp osoby widzące. Nie zawsze najważniejsza jest droga, najważniejszy jest skutek. I to powinno przyświetlać jakby myśleniu naszym o wydarzeniach, żebyśmy potrafili z tego wszystkiego wejść.
Ja myślałam o tym, co jest właśnie najważniejsze, 5 punktów jakby, które przyświecają mi, kiedy organizuję różne wydarzenia online, czy wydarzenia dostępne. Najważniejsze to jest dla mnie zobaczyć świat z perspektywy niestandardowego odbiorcy. Czyli nawet jeżeli wszystko gra dla wszystkich, to mogą być osoby, które nie są standardowe, które potrzebują czegoś więcej i trzeba wyjść z tego schematu i o nich pomyśleć. I to jest najważniejsze. Najważniejsze nie zawsze są wszelkie zewnętrzne czy standardy czy technologie. Najważniejsza jest empatia. Po drugie, jakby trzeba być kreatywnym, wymyślić takie rozwiązanie. Na każdym kroku, jeżeli się jest empatycznym, te rozwiązania powstają. Potem coś, co się mądrze nazywa ewaluacja. Trzeba po prostu sprawdzić, czy to rozwiązanie się sprawdziło i też wiedzieć, że się nie wie samemu. Trzeba zapytać odbiorców. Dlatego ja tutaj zaprosiłam do współprowadzenia tego jednego z naszych studentów, który bardzo często mi konsultuje takie wydarzenia. Sprawdzajmy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, czy to, co wymyśliliśmy, jest dostępne. 4. punkt to jest ważne, żeby nie zostawiać tego wszystkiego tylko dla małej garstki wydarzeń, które mają być dostępne, tylko rozpowszechniać to w standardach i w działaniach całej instytucji. I też będę się dzieliła praktycznymi rozwiązaniami, co robimy na uniwersytecie, żeby jak najszerzej rozprzestrzeniała się kultura dostępnych wydarzeń. No i 5. punkt, często najtrudniejszy, trzeba zawsze być uważnym. Wydarzenia są różne, ale też niepełnosprawność jest różna. I trzeba zawsze być empatycznym, patrz punkt 5, 1, na to, że mogą być niestandardowi odbiorcy. Lista kontrolna, która tutaj była i też będzie jeszcze omawiana, to jest coś, z czego ja bardzo chętnie korzystam i nawet tą prezentację o tym oparłam. Jest to dla mnie jednak szablon, który zawsze powinien być żywy, rozwijany i dlatego te wszystkie elementy o tym, że wszystko jest niestandardowe, że zawsze w dostępności jest drugi człowiek najważniejszy, jest ważny. Dlatego ja bym tą listę jeszcze uzupełniła o empatię, uważność i rozprzestrzenianie dobrze wypracowanych standardów. Dostępność architektoniczna, która tutaj padła, jest pierwsza w ogóle na liście kontrolnej i ona jest ważna, nawet w wydarzeniach, które są z transmisją online. Dlaczego? U nas na przykład na Uniwersytecie Śląskim jest w zespole technicznym, którym odpowiada za transmisję wydarzeń, osoba, która jest na wózku inwalidzkim. Więc dostępność architektoniczna jest kluczowa. Może się okazać, że ktoś, kto wam organizuje dostępność transmisji, również będzie poruszał się na wózku inwalidzkim, więc nie zapomnijmy o tym, że zawsze trzeba o nią zadbać. Ja od razu pomyślałam, że się będę dzieliła konkretnymi przykładami. Pierwszy to jest międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego, który organizujemy w tym roku w ramach Miasto Nauki Katowice 2024. I robimy to w budynku NOSPR-u. To jest budynek nowy, bardzo dostępny, jakby słynie z tego, że był zaprojektowany od zera. Ale ja postanowiłam sprawdzić z osobami z niepełnosprawnością, które się poruszają na wózkach, czy rzeczywiście wszystko gra. No oczywiście wszystko grało, ale i tak to była bardzo ważna konsultacja, bo oni mi na przykład podpowiedzieli, jak dojść najprościej z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, tych niebieskich miejsc, do sali głównej NOSPR-u. I to jest jakby ważne, że nawet konsultując się, zawsze możemy coś zrobić bardziej dostępne. Kolejny przykład to organizowane u nas szkolenie, na uniwersytecie zwykłe szkolenie, ale problem był taki, że to były wakacje, że sprzęt w lipcu był nieużywany, nieużywane były te wszystkie
podjazdy, wszystko było sprawdzone, były dwie sale jakby zarezerwowane, druga sala, ale i tak mieliśmy problem techniczny, bo wózek, który do nas przyjechał, się okazał ponadstandardowy i był zbyt ciężki i nawet drugie, kolejne rozwiązanie się okazało jakby zawodne. I dlatego to jest ważne, że zawsze powinniśmy być empatyczni, zawsze powinniśmy być uważni, wszystko sprawdzać i jakby nie bazować na tym, że wszystko po prostu będzie działało. Trzeba być uważnym. A przepraszam, nie w tę stronę podjechałam. To są punkty, o których już tutaj było, czyli dostępny program wydarzeń. Tak, to jest coś, z czym my też zawsze się zmagamy, zwłaszcza z tym wtedy, kiedy organizujemy tak zwane wydarzenia hybrydowe. Czyli trzeba zadbać o to, żeby usługi dostępnościowe, które realizujemy, czy napisy na żywo, czy tłumaczy języka migowego, był dostępny zarówno w transmisji na żywo, z transmisji online, tak, czyli dla tych, którzy oglądają to przed swoimi ekranami, ale też dla uczestników wydarzenia, którzy są na miejscu. To jest wyzwanie, tak, bo napisy muszą być wystarczająco duże, muszą być widoczne dla ludzi na scenie, oni muszą wiedzieć na przykład, gdzie usiąść, gdzie te napisy będą wyświetlane, podobnie tłumacz języka migowego. I dlatego jakby to wszystko wtedy, kiedy realizujemy wydarzenie i na żywo, i w transmisji online, bywa wyzwaniem. My sobie z tymi wyzwaniami radzimy tak, że po prostu jak najwięcej konsultujemy. Ja za każdym razem się bardzo cieszę, jak mam informację zwrotną od osób z niepełnosprawnością, bo to też wskazuje na tym, że im też zależy i oni najlepiej potrafią nam podpowiedzieć, tak? Co mamy robić, żeby napisy były bardziej widoczne na scenie, żeby tłumacz języka migowego był widoczny. I mam takie poczucie, że z każdą taką konsultacją jesteśmy w tym coraz to lepsi. Jakby bardzo dużo też uwagi na to za każdym razem przykładamy. Spotykamy się w zespole technicznym i o tym rozmawiamy. I też, co dla mnie jest bardzo cenne, okazało się, że te rozwiązania, ta innowacyjność, którą myśmy wypracowywali, ta uważność na to, żeby każdy dobrze słyszał, żeby wszystko było dobrze widoczne, procentuje nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Dwa takie duże wydarzenia, które organizujemy, czyli Śląski Festiwal Nauki albo właśnie w ramach tego wydarzenia Katowice Miasto Nauki 2024, organizowana między uczelniana inauguracja roku akademickiego, to są wydarzenia, które są wielojęzyczne. I w takich wydarzeniach wielojęzycznych okazuje się, że takie rozwiązania, które my wypracujemy przy okazji napisów, czy tłumaczeń, czy jakby takiej uważności technologicznej, sprawiają, że my sobie lepiej radzimy z takimi wydarzeniami, które są wielojęzyczne, czy po stronie mówców, czy po stronie odbiorców, gdzie mamy bardzo dużo też odbiorców i nie zawsze wiemy, kto co preferuje. Także radzę się rozwijać w dostępności, bo to jest coś, co profituje. Punkt pierwszy, czyli zobaczyć niestandardowych odbiorców. Po pierwsze, musimy jakby wiedzieć coś bardzo ważnego o osobach z niepełnosprawnością słuchu. Są dwie grupy tych osób. Jedni, zwani głusi, przez duże G się często to pisze, to są osoby, które funkcjonują w języku migowym. Druga grupa to są osoby tak zwane słabosłyszące, zwykle to są osoby późno ogłuchłe, czyli osoby, które znają dobrze język foniczny, język polski, pewnie się nigdy nie nauczyły języka migowego, ale dalej nie słyszą, więc sam dźwięk im nie pomoże, bo w pewnym wieku na przykład stracili słuch i potrzebują dostępu właśnie do napisów. Dlaczego to mówię? Bo jakby organizując jakiekolwiek wydarzenie, powinniśmy zawsze myśleć o obu tych grupach odbiorców. Bardzo dużą krzywdę robimy wtedy, kiedy jest tylko na przykład język, tłumaczenie na język migowy, a nie ma napisów, bo wykluczamy całą tą grupę, zresztą dość liczną osób, które słyszą, ale nie migają.
I powinniśmy myśleć o obu tych rozwiązaniach. Ja po kolei je omówię. Po pierwsze PJM, czyli skrót Polski Język Migowy. Myśmy bardzo szybko odkryli, jak zaczęliśmy realizować transmisję z tłumaczem języka migowego, że tak samo ważne jak jakby zapewnienie tłumaczenia na język migowy, jest też zapewnienie informacji o tym, że to tłumaczenie będzie. Bo bez tego głusi po prostu na to wydarzenie nie trafią, więc robimy tłumaczenie i właściwie nikt do tego, z tego tłumaczenia nie korzysta, co jest bardzo frustrujące. Co robimy? Po pierwsze, bardzo pilnujemy, że wydarzenia, które są tłumaczone na język migowy, mają piktogram języka migowego. Ja go tutaj umieściłam, tak wyglądają te łapki i trzeba po prostu graficznie o tym informować. Często to wystarczy. Głusi zobaczą ten znaczek i będą wiedzieli, że mogą się spodziewać tłumaczenia na język migowy. W sytuacji, gdzie mamy większe wydarzenia, na przykład na Śląskim Festiwalu Nauki, gdzie mieliśmy bardzo dużo tych chyba 8 tłumaczy języka migowego, bardzo chcieliśmy, żeby rzeczywiście głusi do nas trafili, poprosiliśmy o środowisko głuchych o zrobienie filmu w polskim języku migowym i poprosiliśmy, żeby też pomogli nam to wypromować wśród osób głuchych i to się sprawdziło. Rzeczywiście mieliśmy poczucie, że nie inwestujemy w tłumaczenie, z którego nikt nie korzysta, głusi do nas trafili. Też bardzo trzeba szanować pracę jakoś i zaplanować jakość pracy tłumacza. Trzeba zaplanować budżet na tłumaczenie, trzeba z wyprzedzeniem, to co już mówiłam, informować i zamawiać dobrych tłumaczy języka migowego. Ja mam też takie doświadczenie, że bardzo ważne jest, żeby weryfikować, czy tłumacz języka migowego jakby dobrze tłumaczy i czy jest zrozumiany przez głuchych. Mówiliśmy już o tym, że jest standardem jest PJM, czyli polski język migowy. Ale część tłumaczy może jakby funkcjonować w SJM-ie, czyli system znaków języka migowego i wtedy się okazuje, że głusi go nie do końca rozumieją. Więc ja miałam raz takie wydarzenie, zresztą też mnie to bardzo ucieszyło, że dostałam informację zwrotną od głuchych, że ta osoba źle miga, że to nie powinno tak być. I dzięki temu ja wiem, że jeżeli biorę jakiegokolwiek nowego tłumacza języka migowego, to zawsze pytam środowisko głuchych o to, czy go polecają, czy znają, czy rozumieją. To jest ważne, to jest dość zamknięty świat, ale jakby nie mam kompetencji, żeby sprawdzić, więc pytam. Też zawsze pytam, jak mam współpracować z tłumaczeniem języka migowego i oni mi zwykle bardzo dobrze doradzają. Mamy sprawdzone, że powinni słyszeć, powinni zawsze mieć dostęp do odpowiedniej wersji językowej, jeżeli mamy na przykład wielojęzyczne wydarzenia, powinni widzieć. Dobrze jest, jeżeli mają kontakt z odbiorcami języka migowego, tak, że na bieżąco mogą się komunikować, czy dobrze zamigali, czy powinni jakby inaczej troszkę. Dobrze, jeżeli jakby mają wygodę styl pracy, ja zwykle mam kontakt i pytam się, czy niektórzy potrzebują wysoki taboret, niektórzy wolą pracować na stojąco, ale jakby trzeba być tutaj w kontakcie z człowiekiem i zadbać o jego komfort pracy. No i to, co jest zwykle dla nas największym wyzwaniem, czyli jeżeli w wydarzeniu się coś zmienia, to żeby nie zapomnieć, żeby tłumaczom języka migowego o tym powiedzieć. I tutaj znowu mamy to wyzwanie, tłumacz na sali, bo jeżeli jest wydarzenie stacjonarne z transmisją online, powinien być widoczny, powinien być blisko miejsc dla głuchych. Tutaj mamy bardzo dobry przykład. Ja pamiętam, jak realizowaliśmy rekolekcje akademickie z tłumaczeniem języka migowego i tam była taka sala jakby półokrągła i był jeden sektor, w którym wiadomo było, że mogą głusi siadać i to była bardzo wygodna sytuacja, czyli jakby tłumacz języka migowego miał komfort pracy, tłumaczył dla głuchych, nie musiał się stresować, że tłumaczy i widzą go wszyscy, ale był jakby widoczny i pamiętam, że to bardzo fajnie wyszło.
Jedno tutaj nadanie dycha to jest taki skrót doktorat honoris causa. Myślę, że tutaj student potem opowie, bo tam właśnie to jest jedno z tych wydarzeń, w których uczyliśmy się, że tłumacz też powinien być blisko widoczny na sali, a nie tylko dla mediów. I zawsze powinniśmy o tym pamiętać. Zawsze wyzwaniem jest jakby też, jeżeli coś może się zmieniać, tak? Czy jakby jest transmisja, jak ten tłumacz ma się na tej scenie znaleźć i też ja zawsze dbam o to, żeby osoby, które występują na scenie, miały świadomość, że są tłumaczenia na język migowy, żeby były na to gotowe, żeby nie były zdziwione. Wszystko, co jest nagłe, może człowieka stresować. Tłumacz z transmisji, ja myślę, że tutaj większość tych rzeczy będzie przekazywana o tym w tych sprawach technicznych, część już była powiedziana wcześniej, natomiast to, co, z czym my się właśnie jakby, to co podkreślę jeszcze, to jest to, żeby być dobrze się komunikować, tak? Czyli, że operator i wszyscy dobrze wiedzą, że jest tłumaczenie na język migowy i jeżeli jest jakaś zmiana, czyli nagle jakby tłumacz języka migowego ma tłumaczyć z języka migowego na język foniczny, to też powinien o tym wiedzieć. I też bardzo ważna uwaga, też się raz spotkałam z taką trudną sytuacją dla tłumacza w wydarzeniu z transmisją. Wydarzenie dotyczyło dostępności i nagle prelegent wymyślił, że zapyta tłumacza języka migowego o swoje doświadczenie. Nie, tłumacz jest tłumaczem, nie powinien nagle być wywoływany i musieć zmienić rolę z tłumacza na osobę, która mówi i jest prelegentem. CC, closed caption, to jest właśnie piktogram napisów, tak? Napisów rozszerzonych. Tak jak mówiłam, starajmy się zawsze, żeby wydarzenie nie wykluczało osób niesłyszących, które nie znają języka migowego i nie twórzmy jakby sztucznych podziałów, nie zapominajmy o napisach. Zdarza się, że na przykład nie mamy możliwości zrobienia napisów na żywo, bo wydarzenie jest na przykład niskobudżetowe. Wtedy właśnie jakby informujemy, że wydarzenie zostanie uzupełnione o napisy i podajemy datę. Jeżeli mamy napisy na żywo, również o tym informujmy. Zastanówmy się, czy wszyscy jakby widzą te napisy, czy mają dostęp do ekranu i napisów odpowiedniej wielkości. Tak? Są programy, w których można sobie powiększać napisy i to jest rzeczywiście bardzo ważna funkcja. Tutaj mówiliśmy o tak zwanych napisach w wersji tekstowej. One bywają bardzo ważne dla osób głucho-niewidomych. To są osoby, które i nie widzą, i nie słyszą, i one często jakby potrzebują również się wspierać tym, że te napisy są odczytywane maszynowo przez ich specjalistyczny sprzęt, więc czasem te napisy w wersji tekstowej są ważne. Co my robimy? My jakby, ponieważ mamy takie osoby i mam doświadczenie, że to jest potrzebne, czasami właśnie staramy się, że na urządzeniach mobilnych te osoby mają dostęp do odpowiedniej wersji napisów, które są odczytywane językowo, maszynowo, bo tak jak mówiliśmy, w wersji YouTube'a nas to jakby YouTube nie daje takich możliwości. Co zrobić, by opóźnienie w napisach nas nie drażniło? Ono jest krótkie, ale ono jest. Ja mam taką jakby swoje doświadczenie, na pewno więcej na ten temat będzie więcej. Mam doświadczenie, że ono nie drażni osób, które rzeczywiście korzystają z napisów na żywo. Ono drażni nas, którzy jakby tak dobrze słyszymy, że z tych napisów nie korzystamy. Więc idealne rozwiązania są takie, że napisy są dostępne dla tych, którzy z nich korzystają, a tych, którzy drażnią opóźnienie, nie muszą ich widzieć. Ale to są jakby skutek, który powinniśmy osiągnąć. Jeżeli chodzi o drogę, to pewnie znowu są różne drogi do tego, żeby do tego dojść. Komfort pracy napisowców, materiały, program wydarzenia, zawsze trzeba zadbać, żeby to do nich docierało.
jakość transmisji, tak? Również po stronie instytucji, która nas nadaje. No i oczywiście trzeba się zmierzać z rzeczami, które są niezaplanowane. Na przykład mamy doświadczenia, że nagle się okazuje, że są piosenki na wydarzeniu, one są w języku angielskim. Albo są filmy nagle, które są pokazywane. Czyli wszystkie takie rzeczy, które są niestandardowe, trzeba po prostu zawsze się temu przyjrzeć i trzeba na to być uważnym, tak? I czasami trzeba też, jakby jak już mam doświadczenie, że te rzeczy utrudniają, to trzeba też uświadamiać. Na przykład, jeżeli wiemy, że ktoś bardzo szybko mówi, no to staramy się powiedzieć, że dalej wydarzenie będzie tłumaczone i będą napisy na żywo i że może warto mówić wolniej. Napisy na wydarzeniu, to co już było mówione, czyli jaki player, tak? Jak w online sobie z tym poradzić. Ja tu też stwierdziłam, że zaprezentuję jakby doświadczenie praktyki pracy na różnych oprogramowaniach. Zdarza się, że nie mamy wyboru i że jakby pewne rozwiązania techniczne są nam narzucone, bo na przykład preferuje je instytucja. Ja mam takie doświadczenie, że każdy z programów ma plusy i ma minusy. Nie ma rozwiązania idealnego, nie ma rozwiązania, które jest zupełnie złe. Na przykład YouTube na wydarzeniu online i transmisja z YouTube'a na żywo. Plusem tego jest, że YouTube jest powszechnie znany. I ze strony odbiorców, szczególnie tych z niepełnosprawnością, łatwiej jest im te funkcje włączyć, bo na przykład wszystkie inne programy są znacznie mniej znane niż YouTube i też instytucje w związku z tym często preferują YouTube, bo tam jakby najbardziej dbają o to, żeby mieć kontakt z odbiorcą i to jest plus YouTube'a. Minusem jest, że to rzeczywiście te wszystkie funkcje napisów są znacznie mniej szyte na miarę, tak? Czyli znacznie trudniej samemu sobie wybierać wielkość napisów i tego typu rozwiązania jakby sam użytkownik może sobie sterować. Zoom. Myślę, że to jest bardzo dobra platforma pod kątem wydarzeń realizowanych na żywo, pod kątem jakby możliwości, tak? Tam są napisy bardzo łatwo wyświetlane, tam też dość łatwo, jak widzimy, włączyć tłumaczenie na język migowy. Jest wiele jakby funkcji też na Zoomie, które można włączyć w ustawieniach, które zwiększają dostępność wydarzenia. Trzeba tam trochę poszperać, jeżeli Państwo realizują wydarzenia na Zoomie. I można też dobrze nawiązywać kontakt z odbiorcą, tak? Odbiorca może nam delikatnie sugerować, że należy mówić wolniej, bo czegoś nie zrozumiał. Natomiast wyzwaniem jest, że wiele osób Zooma jednak nie potrafi obsługiwać i zwłaszcza w przypadku osób niewidomych dobre rozwiązanie to jest tak zwane wsparcie techniczne, czyli zapewnienie kogoś, kto przeprowadzi komfortowo osoby, które mogą mieć trudności z tą platformą, żeby z niej jednak skorzystać. Teams, Microsoft Teams to jest pierwsza znana mi platforma, która stworzyła tak zwane napisy automatyczne po polsku. One trzeba też poszukać w ustawieniach, gdzie one się znajdują. One, jakby podstawowy plus tych napisów jest to, że są bezpłatne, że nie generują dodatkowych kosztów i że włącza je sobie sam użytkownik, czyli jakby nie musi nas prosić o dostarczenie napisów, może zupełnie komfortowo włączyć sobie funkcję, gdzie te napisy są mu generowane z tego, co mówi mówca. Minus jest taki, że te napisy są wysoce nieidealne, niedoskonałe. No nie nadaje się to na pewno na transmisję i upowszechnianie. Nie zawsze sprawia, że użytkownik rozumie wszystko, ale na pewno bardzo, bardzo pomaga osobom słabosłyszącym, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy możliwości zapewnić napisów na żywo na wysokim poziomie. Text on top
To są dwa programy, z którymi się spotkałam jako użytkownik i to są programy, które profesjonalnie służą do, zostały skomponowane do tworzenia i transmisji napisów na żywo. One są płatne, natomiast mają wiele takich funkcji, które są bardzo cenne, na przykład te napisy na żywo mogą być indywidualnie wyświetlane przez uczestnika w innym oknie, dołączone do różnych programów i mogą być też automatycznie tłumaczone z języka angielskiego na przykład na język polski. I znowu uwrażliwiam tutaj, jest to rozwiązanie fenomenalne pod kątem kosztów, niskich kosztów i szybkiego działania, że na żywo osoby niesłyszące w języku polskim mogą rozumieć anglojęzyczne wydarzenie. Natomiast to tłumaczenie nie jest idealne, nie jest doskonałe i znowu może powodować przekłamania. I ostatnia platforma, która zupełnie nie jest zaprojektowana do tego, żeby robić napisy, ale ja, ponieważ tak jak mówiłam, zdarza mi się asystować osobom, które nie słyszą, które są głucho niewidome i w momencie, kiedy w pozostałych tych systemach coś zawiedzie, a niestety bywa, że te systemy są zawodne, robię napisy na żywo na Messengerze i znowu plus jest taki, że to jest program, który wszyscy mamy pod ręką, który jest szybki, który jest nam znany i okazuje się, że nawet na Messengerze można osobie niesłyszącej robić napisy i znowu wrócę do punktu pierwszego u nas, czyli uważność na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Ja byłam raz na wydarzeniu, na którym wiedziałam, że jest osoba, która nie słyszy. Było dwóch tłumaczy języka migowego. Zdarzyło się, że w pewnym momencie patrzę, ludzie mówią, a tłumacz przestał migać. Jeden tłumacz w ogóle nie migał. No ponieważ to nie było moje wydarzenie, a wiedziałam, że trzeba szybko zareagować, po prostu na Messengerze pisałam osobie niesłyszącej to, co mówią prelegenci, żeby jakby jak najszybciej dostarczyć tą dostępność. Bądźmy po prostu uważni. Kolejny punkt to są tak zwane systemy wspomagania słyszenia na wydarzeniu. Myślimy o tym na wydarzeniu, które jest na miejscu, tak? Myślimy o tym, że trzeba myśleć o pętlach indukcyjnych, czasami o systemach FM. Wiele zależy od tego, jakie to jest wydarzenie. Jeżeli są jakieś warsztaty wymagające interakcji, mogą się sprawdzić bardziej systemy FM, ale myślimy zwykle o pętlach indukcyjnych. Dbamy o to, żeby na przykład na Śląskim Festiwalu Nauki, gdzie było 11 scen, mieliśmy 11 pętli indukcyjnych. Natomiast to, co jest dla mnie ciekawe, to nie zawsze pętla indukcyjna, jakby system nagłośnieniowy jest tak ważny jak to, że po prostu na wydarzeniu może być hałas. I hałas i zagłuszenia są ogromnym problemem i trzeba zadbać o to, żeby jakby starać się wyciszać te hałasy zagłuszające na wydarzeniach, które są zarówno na żywo i tak zwane wydarzenia hybrydowe. Wszystko to, co generuje hałasem, jest bardzo dużym problemem. I ja zamawiając jakiekolwiek, opiniując zamówienia do usług właśnie na wydarzeniach, bardzo dbam o to, żeby zaplanować, że jeżeli są wydarzenia równolegle, to trzeba zadbać o to, żeby dźwięk z jednego wydarzenia nie zagłuszał tego, co się dzieje w drugim wydarzeniu, bo po prostu wszyscy będą przemęczeni, a osoby, które mają problemy ze słuchem, nie usłyszą właściwie nic. Ale tak zwane wspomaganie słyszenia, czyli jakby wspomaganie nadawania tego, co jest w języku fonicznym, jest ważne równie dobrze na wydarzeniach z transmisją na żywo, tak? W wersji online ten mikrofon bywa kluczowy. I o czym musimy pamiętać? O tym, żeby były dobre mikrofony dla mówców, żeby każdy mówca, który się łączy na wydarzeniu, nawet ze swojego domu, miał dostęp do dobrego mikrofonu, żeby był po prostu dobrze słyszany. I musimy pamiętać na przykład o takich drobiazgach, żeby echo, które wynika z tego, że na przykład w komputerze słychać też głos, który jest nadawany na sali, nie był podwójnie jakby słyszany, tak? Żebyśmy dbali o to, żeby wyciszać wtedy, kiedy nie mówimy.
Ja dam pewien przykład, który dla mnie jest bardzo cennym takim doświadczeniem, jak ważne było, żeby zadbać o dostępność na wydarzeniu z transmisją. Uniwersytet Śląski w Katowicach organizował taką spontaniczną debatę w temacie edukacji zdalnej, tak? Czy moment bardzo gorący, czy powinniśmy przejść na edukację zdalną, czy powinniśmy jednak uczyć się stacjonarnie i nie przechodzić w uniwersytecie. To była bardzo żywa dyskusja na Teamsie, władze uniwersytetu, pracownicy, naukowcy, no ale też bardzo żywo w tą dyskusję włączyli się studenci. No i co tu zrobić, żeby w tak żywej dyskusji mogli uczestniczyć wszyscy, również osoby z niepełnosprawnością. Ja tylko zaznaczę, że to była bardzo spontaniczna akcja, nie mieliśmy za wiele możliwości na to, żeby zapewnić usługi dostępnościowe i wszystko dokładnie przetestować, przemyśleć. Co zrobiliśmy? Ja miałam krótką prezentację przed tym wydarzeniem i dokładnie opowiedziałam wszystkim, którzy chcą zabrać głos, o co muszą zadbać? Że muszą zadbać o mikrofon, że muszą opisywać prezentację, jeżeli będą wyświetlać jakiekolwiek grafiki, że muszą zadbać o wszystko i wprowadziłam też wtedy właśnie do funkcji napisów na żywo, które mogą się generować. Dostępność dla niewidomych wydarzeń stacjonarnych. Jakie są nasze doświadczenia? Otóż nasze doświadczenie jest takie, że idealną sytuacją jest wtedy, kiedy znamy potrzeby odbiorców, kiedy mamy wydarzenia, na które są zapisy. Jeżeli mamy możliwość poznania specjalnych potrzeb odbiorców, mamy możliwość zaprojektowania asysty szytej na miarę. I tak było w jednym naszym wydarzeniu. Organizowaliśmy koncert wszystkich jakby uczelni śląskich, Miasto Nauki Ukrainie. I jednym z tych wydarzeń był koncert w ciemności niewidomej pianistki i bardzo wiele osób niewidomych chciało w tym wydarzeniu uczestniczyć. Co zrobiliśmy? Zaproponowaliśmy im indywidualne usługi dostępnościowe i okazało się, że największą potrzebą jest dotarcie z najbliższego przystanku autobusowego do naszego uniwersytetu, do miejsca wydarzenia. Więc dobrze jest pytać, rozmawiać z odbiorcami, bo może się okazać, że to, czego najbardziej potrzebują, to jest to, czego nie przewidzieliśmy. Tak było w tym przypadku, udało nam się to zorganizować. Nie było to ludzi wiele, potrafili jakby też chodzić grupą, zwykle grupami potrzebowali tej asysty w dotarciu, ale to jest właśnie ta uważność. Uważność na to, że może być taka potrzeba usługi dostępnościowej, której nie ma na czekliście, a jednak jest wśród naszych odbiorców. Taką standardową dostępnością dla osób niewidomych to jest oczywiście dostępność prezentacji multimedialnych dla osób niewidomych, dostępność wydarzeń, czy dostępność jakby różnych takich miejsc, które są, wymagają warsztatów, które wymagają interakcji, tak, osób z niepełnosprawnością, uczestników i prowadzącego. Znowu dam przykład ze Śląskiego Festiwalu Nauki. To jest wydarzenie, które ma bardzo wielu niezależnych wystawców, którzy mają stanowiska prezentujące naukę. Co myśmy zrobili? W regulaminie dokładnie wytłumaczyliśmy, co to znaczy, że stanowisko jest dostępne dla osób niewidomych, co mają zrobić, żeby ich stanowiska pokazowe były dostępne dla osób niewidomych, czy jakby z inną z niepełnosprawnością, bo też ważne było, żeby były na przykład dostępne dla osób, które się na wózku poruszają i wszystko było na odpowiedniej wysokości. Ale też zrobiliśmy szkolenia z tego. Jedno było szkolenie online dla wystawców, ale też przeszkoliliśmy asystentów, wolontariuszy, którzy jakby pomagali niewidomym poruszać się z olbrzymim przestrzeni Śląskiego Festiwalu Nauki. To, co już mówiliśmy, troszkę o dostępności wydarzeń online dla osób niewidomych, tak? Czy komunikatory, czy jakby playery, których używamy, są dostępne? Czy zaplanowaliśmy asystę techniczną?
I czy właśnie przewidzieliśmy jakby człowieka, który pomoże rozwiązać problemy, jeżeli coś jednak nie jest dostępne, tak? Czyli właśnie tej asysty i opowiadania. Dobrze. Kolejna grupa, o której czasami nam się wydaje, że takich osób w ogóle nie ma. Ja się spotkałam z tym, że jak mówię o dostępności dla głuchoniewidomych, to wszyscy co? Otóż tak, nie tylko alfabet norma. Tutaj to, co ta grafika, którą tutaj dałam, to jest właśnie na dłoni taki alfabet dotykowy, który sprawia, że osoby głuchoniewidome są w stanie zrozumieć wydarzenie. Ale jakby bądźmy, wracam do tego, co już wiele razy mówiłam, bądźmy empatyczni, otwarci na różne potrzeby odbiorców. Komunikujmy się z odbiorcami i uwzględniajmy to, że ich niepełnosprawność może być niestandardowa, jak na przykład głuchoślepota. I okaże się, że jeżeli jesteśmy bardzo uważni i zastosujemy wszystkie te usługi dostępnościowe przewidziane dla osób niewidomych, dla osób z niepełnosprawnością słuchową i jeszcze będziemy uważni na sugestie, które nam dają osoby głuchoniewidome, które chciałyby w wydarzeniu uczestniczyć, to wtedy wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich. Kolejny bardzo ważny element. Nie myślmy tylko o tym, że dostępne mają być te główne wydarzenia, które są najważniejszymi wydarzeniami w naszej instytucji. Myślmy o tym, że dostępne powinny być wszystkie wydarzenia, że to nie jest tak, że to my decydujemy o tym, jakie wydarzenia powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnością. To one mają prawo uczestniczyć w tym, czego potrzebują. I też również się podzielę praktycznymi rozwiązaniami. Mieliśmy sytuację taką, kiedy okazało się, że student jest zainteresowany udziałem w niewielkim wydarzeniu organizowanym przez koło naukowe. Co tu zrobić? Niewielki budżet. Jak pokazywaliśmy kołom naukowym te wszystkie standardy dostępności, to były albo przerażone, albo podpisywały wszystko, ale tak do końca nie było wiadomo, czy rzeczywiście o to zadbają, bo to są wydarzenia, które są zwykle organizowane bardzo spontaniczne. I jakby doszliśmy do takiego bardzo ciekawego rozwiązania. My mamy ten luksus, że na uniwersytecie jakby usługi dostępnościowe często idą za studentem, tak? Że jeżeli on studiuje, osoba głucha, to po prostu ma swojego języka, tłumacza języka migowego, który tłumaczy mu zajęcia. I zobaczyliśmy, że czasami wygodniej jest, jak o tą dostępność dba bardzo mocno sam student, że wystarczy dać mu zielone światło, tak, masz prawo na to wydarzenie i na wszystkie inne wydarzenia akademickie korzystać ze swojego tłumacza języka migowego, którego masz jakby przydzielonego, to za tobą idzie tłumacz. I to sprawiło, że jakby udało nam się jakiś tam wyłom zrobić w tym, że te wydarzenia, które są małe, które są niskobudżetowe, też uwzględniają potrzeby wszystkich odbiorców, ale też realizujemy projekt Duo, w którym tak naprawdę staramy się opracowywać standardy i w którym staramy się też przechodzić z tymi różnymi zasadami dostępności wydarzeń na różne wydarzenia, które się dzieją na wydziałach i to się dzieje. Ludzie coraz to bardziej są świadomi różnych potrzeb i różnych usług dostępnościowych. No i ostatnia moja taka rada, ale bardzo ważna. Największą dostępnością tak naprawdę jest drugi człowiek. I wtedy, kiedy nie mamy możliwości zrobić naprawdę wszystkiego, ale dbamy o to, żeby mieć zespół wolontariuszy albo zespół personelu, który jest przeszkolony z asysty i kontaktujemy się z odbiorcami, wtedy jesteśmy w stanie zapewnić dostępność. Ewaluacja, czyli kontakt znowu z odbiorcami. Nie bójmy się krytyki, nie bójmy się, że nasze wydarzenia nie są w pełni dostępne. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że osoby z niepełnosprawnością nas krytykują. One nam pokazują, jak możemy coś robić dobrze. I mam też takie doświadczenie, że jakby jeżeli ktoś mówi, że mam doświadczenie, że mam wydarzenia w pełni dostępne, to tak naprawdę niewiele wie o dostępności, bo wtedy, kiedy znamy potrzeby odbiorców, kiedy z nimi rozmawiamy, wiemy, że dostępność to jest droga,
że uczymy się wspólnie dostępności i wspólnie wypracujemy rozwiązania i że tak naprawdę zawsze coś może być lepiej i bardziej idealne, zawsze empatia podpowiada nam nowe rozwiązania. To, czego ja się nauczyłam, to to, że trzeba na bardzo wstępnym etapie wiele rzeczy konsultować, tak? Nie udawać, że się wie, tylko zawsze konsultować. I wtedy, kiedy robimy to naprawdę wcześniej, jesteśmy w stanie wiele rzeczy zabudżetować i jesteśmy też wiele rzeczy dopytać i skonsultować się z odbiorcami. I też taka moja wskazówka dla osób, które tę informację zwrotną instytucjom dają, starajcie się być bardzo konstruktywni, czyli starajcie się dawać wskazówki, a nie tylko krytykę. I tak też powiedziałam, że my cały czas mamy wyzwania. Ja bym nie powiedziała, że mamy w pełni dostępne doświadczenia, wydarzenia, ale na pewno mogę z czystym sercem powiedzieć, że dostępność jest dla nas bardzo ważna i że cały czas nad nią pracujemy i że jakby niczego nie lekceważymy. Ja tam jedno z wyzwań, które mam wrażenie, no akurat jesteśmy świeżo po jego jakby rozwiązaniu, wspólnie właśnie z osobą niewidomą wypracowałam to rozwiązanie. Dostępność cyfrowa dużego wydarzenia, jakim jest Śląski Festiwal Nauki. Mieliśmy takie wyzwanie w postaci harmonogramu. To było bardzo dużo wydarzeń, 11 scen, tak, 200 wykładów. Wiele tych wydarzeń działo się równolegle. W związku z tym jakby konieczne było wypracowanie takiego harmonogramu, który jest graficzny, w którym ludzie się będą w stanie organizować i orientować. I on nie do końca był dostępny, tak? Myśleliśmy o opisach alternatywnych, ale to dalej nie pokazało jakby tego, co jest kwintesencją. I na trochę mniejszym wydarzeniu, nie z 11 scenami, ale z 5, wspólnie z osobą niewidomą, której powiedziałam, że mam takie wyzwanie i wspólnie zastanawialiśmy się, jak mamy je rozwiązać. Doszliśmy do tego, że zanim powstał nasz Excel, nasza grafika, która już była niedostępna, wszyscy pracowaliśmy, układając ten skomplikowany harmonogram na bardzo skomplikowanym, ale Excelu. Excel to jest trudny program do zwiększenia dostępności, ale możliwy. I wspólnie z osobą niewidomą, odpowiednio opisując jakby różne pola i dając też instrukcje do tego, jak nawigować po tym Excelu, okazało się, że stworzyliśmy coś, co jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane, ale jest dostępne. I dlatego jakby daję to jako przykład, że to jest droga, że to jest konsultacja, i że jakby mamy wspólnie, życzliwie wypracowywać różne rozwiązania. Nie udawać, że wszyscy wszystko widzą, ale też nie poddawać się, jeżeli mamy świadomość, że to do końca dostępne nie jest. Też takie jakby pytanie, które zostawiam otwarte, które też jest pewnie przed każdym osobą, która realizuje dostępne wydarzenia online. Otóż problemem, takim wyzwaniem, przed którym stajemy, jest to, że wydarzenie, które jest transmisowane na żywo, w tej sieci zostaje. Ta transmisja zostaje. I co wtedy z czymś, co jakby jest przewidzialne jako coś, co jest na żywo, co jest tylko momentem, a zostają napisy, które były na żywo, które mają opóźnienie, zostają materiały pokonferencyjne, czy jakby powinniśmy je dawać. Jakby jak dbać o to, żeby wydarzenie, które było na żywo bardzo dostępne, było odpowiednich standardów wtedy, kiedy zostaje w sieci. To jest coś, co na pewno trzeba zawsze przemyśleć i dobrać, jak wygląda nasza polityka dostępności i jakości materiałów po wydarzeniu, które jakby się skończyło, ale materiały zostają. Jako puenta powiem, nie bójmy się dostępności i wiedzmy, że to jest droga i że im dłużej nad dostępnością pracujemy, tym więcej wiemy, że jest do zrobienia. Podaję swój adres mailowy, gdyby ktoś chciał o coś dopytać albo jakby jakiś wątek rozwinąć. anna.nawrot@us.edu.pl. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję za Twoją wrażliwość, za tą czujność w szczegółach.
I jeszcze będziemy za chwilę nawiązywać do tych wydarzeń, o których mówiłaś. Zapraszam do nas twojego konsultanta Pawła. Witamy serdecznie Pawła Kacprzaka, jest już z nami. Paweł jest studentem Uniwersytetu Śląskiego. Powiedz, w jaki sposób funkcjonujesz w środowisku akademickim jako osoba niesłysząca i z jakich rozwiązań korzystasz na co dzień? Na początku chciałbym powiedzieć, że jestem osobą niesłyszącą od urodzenia. Dzięki rehabilitacji intensywnej nauczyłem się funkcjonować jak osoba prawie słysząca, bo jak Państwo widzą, jestem w stanie komunikować się. Znam też język migowy. Język migowy jest drugim językiem dla mnie tak naprawdę, ponieważ bardzo dobrze piszę, bardzo dobrze czytam. No i czasami są takie sytuacje, kiedy ktoś mówi niewyraźnie, to potrzebuje osoby drugiej, która by mogła na przykład powtórzyć wypowiedź tej osoby albo tłumacz języka migowego jako alternatywa. Warto zwrócić uwagę, że osoby takie jak ja często potrzebują wsparcia w postaci speak to text na przykład, czyli to są napisy wyświetlane na żywo na konferencjach, są tak zwane telewizory, na które są wyświetlane napisy. Natomiast tłumacz języka migowego ma co do siebie to, że on nie zawsze jest w stanie w pełni wszystko przekazać, bo polski język migowy jest naprawdę bardzo pięknym językiem i można wiele wyrazić przez ten polski język migowy, ale czasami mogą być takie zawiłe terminy, zwroty, których się nie da po prostu przetłumaczyć na polski język migowy i w takim przypadku trzeba dokonać transliteracji na przykład danego słowa albo zastosować jakiś synonim, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Wracając do mnie, tak naprawdę w społeczeństwie funkcjonuję prawie jak osoba słysząca, jeżeli to bardzo wyraźnie mówi, bardzo fajnie porusza wargami. Tutaj bardzo ważne, bo czytam z ruchu warg. I to jest właśnie kluczowy element komunikacji międzyludzkiej. I jeżeli na przykład ktoś używa, powiedzmy, maseczek, pandemia pokazała wyraźnie, że osoby z niepełnosprawnością słuchu były bardzo często wykluczone. Na przykład nie można było zadzwonić, bo osoba niesłysząca nie jest w stanie rozmawiać przez telefon. I w tej sytuacji ratował tylko tłumacz języka migowego albo asystent, albo kto wyręczał tą osobę, żeby w imieniu tej osoby zadzwonić. I zdarzały się takie sytuacje, że jak trzeba było coś zadzwonić, to się pytali, czy jest ta osoba przy telefonie. Okazało się, że nie, no to niestety nie była możliwa obsługa tej osoby. Przykład, bankowość na przykład. Żeby zweryfikować, no to w takiej sytuacji miałem problem z autoryzacją pewnego zlecenia, złożenia powiedzmy, żeby zmienić numer rachunku, powiedzmy, ale to już nie czas tym. Generalnie komunikacja wygląda tak, że czytam z ruchu warg, staram się wspomagać aparatami słuchowymi, nie noszę implantu słuchowego, nie zdecydowałem się. Kto wie, może implant słuchowy by mi pomógł, ale to wszystko też zależy od każdej osoby, bo osoba ma różne predyspozycje, różne możliwości i każdy jest inny. Nie można po prostu wsadzać jednego przypadku osoby z niepełnosprawnością słuchu do wszystkich odbiorców. Czyli skoro spotkałem jedną osobę, to wszyscy tacy są. Tutaj trzeba podchodzić do tego indywidualnie. Dziękuję. Podsumowując, czytasz z ust, korzystasz z napisów, w ostatecznej kolejności korzystasz z tłumacza języka migowego. Tak, i jeszcze do tego warto wspomnieć o pętli indukcyjnej, której też często korzystam i ona bardzo dużo pomaga, ponieważ
będąc na przykład na konferencji, głośniki nie są w stanie przekazać dla mnie takiego czystego dźwięku. I to jest bardzo też dla mnie kluczowe. W związku z tym, jeżeli korzystam z pętli indukcyjnej, to ona daje mi gwarancję, że słyszę tylko i wyłącznie osobę, która mówi. Natomiast otoczenia już nie słyszę. Co ciekawe, korzystam też z takiego urządzenia Multimix. To jest takie urządzenie, to jest taki specjalny mikrofon. Jeżeli na przykład ktoś mówi niewyraźnie albo na konferencji, to czasem daje tej osobie mikrofon, na przykład wykładowcy. I dzięki temu jestem w stanie słyszeć tylko i wyłącznie tą osobę, ponieważ na przykład w sali nie ma pętli indukcyjnej, więc to jest taka alternatywa w tej sytuacji i to mi bardzo dużo daje. To ma zastosowanie na żywo, a podczas transmisji online, co jest dla Ciebie najważniejsze? W trakcie transmisji na żywo na początku byłem wykluczony, w sensie takim, że nie miałem możliwości zrozumienia wykładowcy prowadzącego na przykład zajęć, ponieważ obraz prowadzącego się zawieszał albo na przykład prowadzący miał słabą jakość połączenia. I dlatego jest bardzo ważne, żeby prowadzący miał stabilne połączenie internetowe. Dzięki temu obraz jest płynniejszy. No i oczywiście dobra widoczność tego prowadzącego miała tutaj kluczowe znaczenie. Niestety w takich wydarzeniach transmitowanych przez Teamsa albo przez Zoom czy przez inną aplikację po prostu nie widziałem na przykład prowadzącego, nie widziałem kamery i nie byłem w stanie rozumieć. I w takiej sytuacji studenci, koledzy mi pomagali, pisząc na przykład na czacie wiadomości i w ten sposób mogłem się coś tam dopytać, o co chodzi. Ale tak naprawdę dużo mi później pomogło zapewnienie tłumacza języka migowego na zajęciach, wykładach online, ponieważ dzięki temu patrząc na tłumacza, byłem w stanie lepiej rozumieć treści wykładów. Co ciekawe, nawet bardziej byłem w stanie lepiej zrozumieć, bo czytanie z ruchu wart jest bardzo ogromnym wysiłkiem. I nie jestem w stanie non-stop patrzeć na osobę bezpośrednio, obserwując czytanie z ruchu wart. Dlatego tłumacz języka migowego potrafił tak czasem przetłumaczyć, gdzie byłem w stanie zrozumieć sens wypowiedzi, przesłanie tego całego wykładu. Niekoniecznie słowo po słowie, ale znaczenie, sens i przekaz wiedzy, informacji było dla mnie bardzo ważne. Dlatego w przypadku wydarzeń online tłumacz języka migowego naprawdę bardzo ratuje sytuację. Warto zwrócić uwagę też na pewną wydarzenie, którym miałem do czynienia, mianowicie nadanie doktora honoris causa na Uniwersytecie Śląskim. Tam był tłumacz języka migowego, on tłumaczył, były napisy. Ale była taka sytuacja, że tłumacz języka migowego był pozbawiony tłumaczenia z języka angielskiego na polski. I w tej sytuacji speak to text uratował sytuację. Tłumacz języka migowego nie tłumaczył. No bo nie znał języka angielskiego bardzo dobrze, żeby mógł przetłumaczyć na polski. Bo w przypadku tłumaczenia, na przykład treści wypowiedzi po angielsku, to musi być przetłumaczone z angielskiego na polski, potem z polskiego na polski język migowy. Więc tutaj są jakby dwa takie ważne czynniki, które trzeba zwrócić uwagę. To chyba tyle. Okej, a czy miałeś okazję oglądać którąś z transmisji Uniwersytetu Śląskiego z napisami na żywo i z tłumaczeniem języka migowego? Tak, w sytuacji, kiedy nie byłem w stanie przyjechać na to wydarzenie, co ciekawe, takie transmisje były dostępne, czyli napisy były i tłumacz języka migowego. Tym, że tłumacz języka migowego szybciej potrafi przekazać informacje niż speak to text, czyli napisy na żywo. Ponieważ proces tworzenia napisów na żywo przebiega w taki sposób, że on jest pewnym opóźnieniem czasem. Ale to
wynika z tego, że musiały być dobrze zweryfikowane, sprawdzone teksty, które mają być wyświetlane. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, kiedy oglądałem telewizję. Nie mam zazwyczaj telewizora, ale byłem u drugiej osoby i był taki pasek, który na przykład zasłaniał tłumacza języka migowego. To jest pierwszy problem, na który trzeba zwrócić uwagę. Drugi problem, napisy czasem wyświetlają się spontanicznie w postaci komunikatu alertowego. Czyli na przykład, że Instytut ostrzega 8.8. I te napisy tak wyświetlają się w taki sposób, że nie widać ani napisów, których odbiorca chce przeczytać w trakcie jakiegoś filmu albo jakichś wiadomości, bo po prostu ten biały alert wyskakuje i on przysłania tym takim ciemnym paskiem tak zwanym. I to jest właśnie element, na który ogólnie trzeba zwrócić uwagę. Dziękuję. W transmisjach online oczywiście zwracamy uwagę na to, by żadne usługi nam się nie zasłaniały. Jeśli dostarczamy jednocześnie tłumaczenie na język migowy i napisy, robimy to tak, aby można było jednocześnie skorzystać z obydwu usług. Powiedz mi jeszcze proszę, czy korzystasz z napisów automatycznych, na przykład na Teamsie albo w aplikacji? Jeśli chodzi o napisy automatyczne, one nie zawsze są doskonałe, bo to wszystko zależy od tego, na ile wyraźnie osoba mówi, to po pierwsze. Po drugie, jakość mikrofonu. Jeżeli mikrofon jest bardzo słaby, to program nie jest w stanie dokładnie przetworzyć głosu na tekst pisany. One jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale skuteczniejszym rozwiązaniem i lepszą gwarancją właściwego przekazu jest speak to text. W przypadku, gdy jest ktoś, kto jakby nadzoruje, sprawdza i później wpuszcza obiekt do napisy. Może to jest też kosztowne rozwiązanie, ale na pewno jest dużo lepsze, efektywniejsze od automatycznych napisów programu. Zdarzają się sytuacje, że programy nie są w stanie przetłumaczyć poszczególnych wyrazów, słów i wtedy później powstają jakieś dziwne słowa niepasujące do sensu wypowiedzi na przykład. Bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze w kwestii technicznej przez najbliższy kwadrans opowiem, jak łączyć te usługi i w jaki sposób zrobić to dobrze, by napisy nie były opóźnione. Bardzo dziękuję. Powrócę do naszej prezentacji. Zaczniemy od zdjęcia, które prezentuje nam tłumacza języka migowego podczas konferencji z inauguracji programu Dostępność Plus. Na tej konferencji mieliśmy wiele zespołów tłumaczy pracujących równolegle. Do tłumaczenia konferencji na żywo dla uczestników oddelegowany był jeden zespół. To wydarzenie częściowo było w języku polskim, częściowo w angielskim i jeden z tłumaczy tłumaczył bezpośrednio z języka angielskiego, drugi tłumacz musiał mieć dostarczone tłumaczenie na słuchawkę. Tłumaczenie foniczne z języka angielskiego na polski. To, co tłumaczyli tutaj tłumacze dla osób głuchych na sali, nie było transmitowane do transmisji online. Na potrzeby transmisji online zorganizowane zostało odrębne tłumaczenie, dzięki czemu można było zachować doskonałe warunki, zarówno oświetleniowe, jak i co do ustawienia tłumacza. To jest jedna z opcji, jak dostarczać tłumaczenie. Oczywiście wymaga to co najmniej dwóch zespołów tłumaczy. Nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Inny przykład
konferencji Intermedia z Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy priorytetem w tłumaczeniu była konferencja, transmisja z konferencji, bowiem na wydarzeniu mieliśmy tylko jednego uczestnika niesłyszącego, bardzo aktywnego, ale jednego, a w transmisji online mogło być tych uczestników wielu więcej. Dlatego też tłumaczki, które tłumaczyły wydarzenie stacjonarnie dla uczestnika, oczywiście dwie, pracowały na green screenie w miejscu, które proszę bardzo szczegółowo przyjrzeć się tym zdjęciom, od części konferencyjnej, od prelegentów, zostało to miejsce oddzielone taśmą. To bardzo ważne, by w czasie tłumaczenia, które organizujemy podczas wydarzenia, ale na potrzeby transmisji online, nikt nam nie przechodził przed kamerą. To w żaden sposób nie zakłóca tłumaczenia, a pomaga zorganizować profesjonalne tłumaczenie. Dzięki temu tłumaczki do transmisji online wychodzą profesjonalnie wycięte z tła. Proszę zwrócić uwagę, że tłumaczka jest w słuchawkach. Wydarzenie odbywało się w języku angielskim i nie miało tłumaczenia symultanicznego. W jaki więc sposób tłumaczki dostały odsłuch na wersję polską? Korzystały z respeakingu, czyli półproduktów do napisów na żywo. Miały do wyboru możliwość czytania napisów gotowych i tłumaczenia z napisów, ale to opóźniłoby cały proces tłumaczenia, lub korzystać z półproduktu do napisów na żywo, czyli odsłuchu na respeaking. Wybrały odsłuch na respeaking. Dzięki temu miały dostarczoną wersję polską i mogły przyspieszyć tłumaczenie. To bardzo ciekawa konferencja, w której mieliśmy napisy zarówno w języku polskim, czyli na żywo tłumaczone z języka angielskiego na język polski, i te napisy były organizowane stacjonarnie, i napisy angielskie, czyli konferencja w języku angielskim i napisy angielskie. Zwróćcie uwagę, że do jednej transmisji mamy już trzy rodzaje tłumaczeń. Tłumaczenie na polski język migowy, tłumaczenie na polskie napisy i angielskie napisy. Angielskie napisy dodatkowe, żeby utrudnić cały proces, były transmitowane z Wielkiej Brytanii. Były tworzone przez Brytyjczyków na odległość. Wchodzą nam zatem trzy opóźnienia. Trzy rodzaje opóźnień w tłumaczeniu, z którymi musimy sobie poradzić, i trzy usługi. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby mieć player, do którego można włączyć i wyłączyć napisy polskie, napisy angielskie i tłumacza języka migowego. To okazało się niemożliwe, bo YouTube nie obsługuje takiego rozwiązania, a chcieliśmy, aby było to dobrze zorganizowane na żywo. Tłumacze pracowali w kabinie i online. Napisy mogą oczywiście powstawać online i tak są dostarczane na przykład do Zooma. Zwróćmy uwagę, jak wyglądał schemat tłumaczeń i gdzie można było zaoszczędzić na opóźnieniach. W pierwszej lokalizacji kręciliśmy mówcę i dostarczaliśmy dźwięk angielski w oryginale do Wielkiej Brytanii. Jednocześnie do kabiny z napisowcami. Nagrywaliśmy tłumacza języka migowego, ale tłumacz języka migowego już dostawał półprodukt z respeakingu, czyli skracaliśmy mu drogę, nie czekał na napisy, tylko dostawał półprodukt. Dzięki temu mógł tłumaczyć szybciej. Równolegle powstawały nam w Wielkiej Brytanii napisy angielskie i w Warszawie na sali napisy polskie. Jedne i drugie były wyświetlane na stronach internetowych, dzięki czemu można było je pokazać na ekranach na sali. I dwa wiersze napisów polskich, dwa wiersze napisów angielskich mogły być za pomocą oprogramowania streamingowego montowane z obrazem i wyświetlane razem z transmisją. Aby je zsynchronizować, mamy trzy rodzaje opóźnienia. I zwróćcie uwagę, że
kiedy napisy nam już dotrą, tekst wypowiedzi dotrze nam do respikera, respiker przetłumaczy, powtórzy, edytor poprawi, napisy wyświetlają się bez kodów czasowych, kody czasowe są dodawane następnie przy wyświetleniu, przy emisji. Dopiero w tym miejscu, kiedy napisy zostaną opóźnione, obraz zostanie opóźniony po to, żeby zsynchronizować z napisami, dodawany jest tłumacz języka migowego. Aby zadbać o to, by napisy wyświetlały nam się we właściwym czasie, opóźniamy obraz. Opóźniamy obraz całej transmisji i dzięki temu jesteśmy w stanie wypuścić napisy, które są mniej opóźnione. Jesteśmy w stanie w profesjonalnym oprogramowaniu, takim jak VMix czy OBS, opóźniać obraz. Musimy przewidzieć i oszacować, ile wynosi opóźnienie. Możemy to zmieniać w trakcie transmisji. Ale musimy pamiętać, że tłumacza języka migowego dodajemy wcześniej, przed opóźnieniem i dopiero opóźniamy obraz z tłumaczem języka migowego. Wydaje się to może skomplikowane, ale dzięki temu jesteśmy w stanie zadbać o to, by transmisja do każdego dotarła tak, jak trzeba. Czyli mamy dzięki temu nieopóźnionego tłumacza języka migowego i właściwie opóźnione napisy na żywo. Inne opóźnienie jest dla napisów polskich, inne dla angielskich. Dlatego rozwiązaniem są dwie transmisje. Osoba niesłysząca wybiera sobie właściwą transmisję na YouTubie. Padło u Anny w prezentacji pytanie, co po prezentacji zrobić z napisami na żywo? Czy opublikować materiał wideo z napisami na żywo, czy je skorygować? W idealnym, profesjonalnym świecie i u nas w firmie często tak robimy. Napisy na żywo służą nam jako półprodukt, który korygujemy, niwelujemy opóźnienie, niwelujemy błędy i przygotowujemy napisy post factum w standardzie napisów dla niesłyszących. Napisy na żywo nieco różnią się od napisów post factum. Wolno nam na nieco więcej w tych napisach. I po transmisji korygujemy te napisy tak, by dołożyć napisy zamknięte w formacie tekstowym, by można je było swobodnie włączyć czy wyłączyć na YouTubie. Podobnie z materiałami pokonferencyjnymi. Dbamy o to, by były one jako dostępne pliki z dostępem do warstwy tekstowej, umieszczone pod filmem wideo na przykład. Dzięki temu osoba, która i nie widzi, i nie słyszy, będzie mogła odczytać tekst i zapoznać się z nim. A dzięki napisom zamkniętym dla niesłyszących będzie mogła mieć dostęp do treści. W indywidualnych przypadkach my osobiście dajemy osobie głuchoniewidomej dostęp do strony internetowej, na której pojawiają się napisy. Dzięki temu synteza mowy może te napisy odczytać. Zupełnie nie ma z tym problemu, jeśli pracujemy w Zoomie. W Zoomie jest dostęp bezpośrednio zarówno do transmisji, jak i do napisów i nie ma problemu z obsługą przez osoby niewidome i głuchoniewidome programu Zoom ze względu na to, że został on przygotowany w taki sposób i skorygowany, że osoba, która sprawnie porusza się w internecie, poradzi sobie z tym. Jeśli mamy osoby o mniejszej sprawności i biegłości w obsłudze oprogramowania, wówczas, tak jak Anna powiedziała, wsparcie techniczne jest bardzo wskazane, albo tak zwana sesja rozbiegowa, treningowa, dzięki której osoby niesłyszące będą, głuchoniewidome, będą w stanie sobie poradzić.
Kolejna rzecz, która jest pomocna, to tekst, czyli zapis wypowiedzi, który można udostępnić obok materiału wideo, nie tylko jako napisy. Podobnie z elementami, które wymagają audiodeskrypcji. Jeśli nie możemy jej dodać, możemy dodać w formie tekstu po zakończeniu wydarzenia. OK, w ten sposób prawie dobiegliśmy do godziny 15. Mamy czas na jedno krótkie pytanie. Jeśli ktoś z uczestników chciałby je zadać, to teraz jest właśnie ten moment, by móc uzyskać odpowiedź na pytanie. Prosimy zapisać na czacie. Jeśli pytań nie będzie, przypominam, że można napisać do Fundacji Kultury Bez Barier i otrzymać checklisty. Retransmisja z naszego spotkania będzie udostępniona na YouTubie z napisami i tłumaczeniem na język migowy. Dobiegamy do godziny 15. Nie pojawiło się żadne pytania. To oznacza, że nasze prezentacje wyczerpały temat. Dziękuję bardzo serdecznie koordynatorce dostępności z Uniwersytetu Śląskiego, Annie Nawrot, za prezentację. Serdecznie dziękuję studentowi Pawłowi Kasprzakowi za uzupełnienie naszej prezentacji i za pokazanie swojej perspektywy. Dziękuję serdecznie tłumaczkom polskiego języka migowego Marlenie Florczyk i Annie Boryckiej za tłumaczenie na żywo. Dziękuję serdecznie również za zaproszenie do poprowadzenia dzisiejszego webinarium Fundacji Kultury Bez Barier, która jest organizatorem dzisiejszego spotkania. A dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia przy okazji innych spotkań.